No. Ale powiem wam szczerze, mówcie sobie co chcecie. Mówcie, że to jest przykładowo według was, nie wiem, coś co powinno się ominąć, ale ja uważam, że taki wątek fabularny z lurkerami jest naprawdę spoko. Uważam, że fajnie, że coś takiego twórcy postanowili zrobić, że przywrócili jakby postacie, znaczy konkretny typ postaci z Jacka 1 do Jacka 2. No bo jednak, no kurde, to jest miłe takie. Bo przynajmniej Naughty Dog nie zapomina o swoich postaciach, chociaż dobra, to tam te rybaki, te burmistrze z Jacka 1, ale to są takie no-name'y, których w sumie nie ma co nawet o nich pamiętać, bo oni nie są jakoś super pamiętliwi. Dobra, teraz trzeba nowy pojazd ukraść. Dawaj. I wszystkie lurkery muszą być do tego miejsca zabrane. Mam wrażenie, że one są teleportowane do jakiegoś bezpiecznego miejsca, ponieważ Bruter nam w ogóle nawet o tym nie wspomniał, gdzie one są zabierane. Po prostu chcę, żebyśmy ich eskortowali do jednego miejsca i tyle w zasadzie, i wtedy będą bezpieczne. Tak więc... tia. Ale pomimo, powiem wam, pomimo tego, że mogę w niektórych sesjach plątać język, mogę się plątać na prawo i na lewo, mogę się stresować, to jednak przyjemnie mi się prowadzi mega tę serię. Jestem z niej dumny. To mogę wam powiedzieć tutaj, to tu i teraz w zasadzie. Mega przyjemnie mi się prowadzi tę serię. What the fuck? Co ja najlepszego narobiłem? Ale kraksa, nie? Dobra, jedziemy stąd. Dobra, to myślę, że Peacemaker będę używał na te właśnie oto ogromne klatki z naszymi, kurde, lurkerami. Nadal nie mogę uwierzyć w to, że lurkerzy, kurde, w pierwszej części byli źli, nie? Bo tak teraz wiecie, patrząc na perspektywę Jacka 2, to w ogóle Jack 2, nie wiem, mam wrażenie, jakby ta gra miała być czymś więcej niż kontynuacją. Wydaje mi się, że Jack 2, nie ma oczywiście tutaj takich żadnych potwierdzeń, ale przez to, że ta historia została tak na nowo napisana w sumie, to mam wrażenie, jakby to był jakiś remake. Znaczy remake, no po prostu reboot. Jakby twórcy nie chcieli się trochę przyznać do tego, że coś takiego jak Jack 1 istniało. Co daje powiedzmy coś takiego, że jednak hehe, Jack 1 nie był do końca taką spoko grą. W sensie... okej. Mój hejt na Jacka 1 jest tylko z tego względu, że niektórzy fani zbyt bardzo traktują Jacka 1 jako tę grę. Ojejku, to jest gra, która spowodowała, że Jack był bardzo grzeczniutki i wszyscy byli tacy fajni, a w Jacku 2 wszyscy są B. A niektórzy zapominają jakby o aspekcie takim, że jednak hej, Jack może zachowywać się jak się zachowuje, no nie wiem, może dlatego, że przez 2 lata był więziony i torturowany, nie wiem, pomijamy kompletnie ten fakt już, co nie? No po co o tym wspominać, że koleś był dręczony i ten... i był dręczony praktycznie i torturowany przez 2 lata, a wszyscy mieli kompletnie go w dupie, ponieważ zamiast się bronić, to woleli być schwytani tak o. Trzeba tego działka się pozbyć i to prędko. Dobra, zmarnowałem ammo. No dobra, jesteśmy z powrotem i teraz będziemy przejeżdżali obok plakatu z Ratchetem i Clankiem. Co jest oczywiście bardzo fajnie i nawiązujące, no bo biorąc pod uwagę, że teraz robiąc Jacka 2 też w międzyczasie robię Ratcheta Gladiator na kanale. Swoją drogą, jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie polecam obczaić, bo szykuje się z tego w miarę nawet spoko seria. Przynajmniej mi się tak wydaje. No i teraz został nam ostatni Hellcat z... o, i tutaj był przy okazji Crew. Śmietnik jeden, który nas zwolnił.
bo nie chcieliśmy przegrać wyścigu. Mhm. Znaczy nawet jeszcze do tego wyścigu nie doszło, ale spokojnie, myślę, że to za niedługo dojdzie nawet. Dobra. Spokojnie. Jak ja to zrobiłem? Finally! Gdzie on jest? Dobra, tu jest. No. Dawaj, dawaj, lurker. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, wskakuj. Wskakuj. Dawaj, 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 dobrze. No nie. Szybko, 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 szybko. Ostatni. Wsiadaj. Co ty robisz? Dobra, jest. Wsiadł. Dobra, mamy to zrobione. Jezus Maria. No dobra, no to była jedna z tych właśnie misji, które w zasadzie nie były może aż tak ciężkie, ale no wiadomo, klątwa let's play to klątwa let's play. Więc zobaczymy tą misję, którą teraz będziemy robili w Power Station. I to będzie ostatnia misja chyba na tę sesję. Tak myślę, w ogóle ile będziemy mieli teraz procent? Sorry, że ja tak cały czas to lukam, ale jestem po prostu tego ciekaw. 77, no to oczywiście, że sobie zapiszę 77%, no wiadomo, że chcemy mieć więcej niż mniej. Choć przyznam, że z bólem serca będę kończył Jacka 2, bo jednak to jest seria, która mi się najprzyjemniej prowadzi. Zaraz obok Titansów. Znaczy wiadomo, no każdą serię mi się przyjemnie prowadzi, ale tak... Tak jakoś... Jacka 2 mi się na luzie fajnie prowadzi przy okazji z jakąś tam dozą informatywności, to samo z Crashami. I rozjeżdżam przy okazji wszystkich, jak w prawdziwym GTA. Właśnie, za GTA trzeba będzie się na kanale zabrać w końcu. Ale to wszystko later, kiedy będę miał na to ochotę. Zobaczmy, co ten win ma dla nas ciekawego do powiedzenia. Winny się tłumaczy, jakkolwiek to brzmi. Bo wiecie, win i winny, nie? Wiecie, o co chodzi. To taki żarcik był. Ale chyba nie trafiłem z żartem. Oj, chyba nawet bardzo. Got good news and bad news. The good news is Core tells me we've got enough power online to keep the shield walls up. So for now, the city's safe. But I don't know how long the system can hold. And the bad news? We've detected a cluster of metalhead eggs growing up at the strip mine site. Now you've got to go back there and find a way to destroy those eggs before they turn into a whole new army of creatures. I noticed the crane was lifting a large metal container. If we could jump onto the container, we could drop the crate from above. Hi, jump, drop? Why don't I like the sound of that? Come on, Dax, let's go. The area is secure. Okay. Czyli trzeba będzie zniszczyć jaja metalheadów. Więc teraz trzeba będzie tędy podążać. Podążać, kurde. Kurde mać. I zobaczymy co i jak.
co by tutaj zrobić. O kurde, nową drogę mamy tutaj aktywowaną. No i przy okazji spadliśmy w dół, jak prawdziwi progracze. Bo pamiętajcie, jeżeli spadacie w dół w grach wideo, to jesteście prograczami. To w ogóle jest chyba nasza już ostatnia wizyta w tym, w Strip Mine. Kurde, dużo ostatnich wizyt ostatnio mamy, co nie? To jest dosyć podejrzane. Nie no, oczywiście wiadomo. Mamy ostatnie wizyty dlatego, że to już ostatnie chwile z Jackiem 2 są. O, i swoją drogą mamy tutaj Orbika, którego ominąłem. A dlaczego ja go ominąłem? A dlaczego on został ominięty? Okej, dobra, wlatuj tutaj Jacksonie, Michael Jacksonie. Chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Niestety będę musiał pojechać po tej rurze. Tylko trzeba się odpowiednio złapać i kwadrat, kurde, no kwadrat powiedziałem, nie? Czy nie powiedziałem? Może się przesłyszałem. Runda druga. To może jednak nie kwadrat. Jednak trzeba będzie tutaj jakoś wlecieć. Ale pytanie jak? Dobra, tak można w sumie. Nie pomyślałem, jak łąb, że tak powiem. Mamy tutaj jakieś precursor orby? Wiecie, ja nie lubię ich zostawiać mimo co, więc dlatego ja tutaj eksploruję zawsze teren. Ale widzę, że chyba jednak do dupy to wyszło. Zdecydowanie do dupy wyszło, bo spadłem w dół. Ej, ale chyba mogę się... Nie, nie mogę. A może? Ale mam tutaj blokadę teraz, no nie, i teraz wszystko od nowa, znowu trzeba się tam dostać, bo kurde, przez własną głupotę spadłem, Jezus Maria, co się ze mną dzieje? Dobra, wróciliśmy tutaj. Ale przynajmniej mamy tutaj checkpoint, więc jest wszystko pod kontrolą. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić, co tutaj możemy wyczynić. O Jezus Maria. A ja to wszystko robię jetboardem, kurde, pierdzielonym jetboardem. I nikt mi za to nie płaci, to jest zabawne, nie? To wszystko za darmo robię. W sensie nie mówię, że wy czy coś, ale ja jako Jack robię to wszystko za darmo. A nikt w świecie Jacka mi za to nie płaci. Ja tutaj, kurde, walczę z życiem, a wszyscy mają to w dupie. Wszyscy tylko potrafią powiedzieć good luck, Jack, kurde. Albo good work, Jack. Ale żeby tak zapłacić? Pih! Dobra, trzeba będzie się tam dostać, kurde. Za pomocą jetboardu, więc... Miejmy to już za sobą. Thank you.
No dobra. To była ostatnia misja w Strip Mine. Metal Eggs zostały zniszczone. Więc możemy stąd iść. I can't believe it. We were so close. The Baron stole the precursor stone right out from under us. And after all of our planning and hard work, Torn has betrayed the cause. Torn meant well. He was protecting one of our own. We must get that stone back. I'm working on it. Yeah, we're working on it. I've underestimated this Baron, and now it appears he has taken the boy as well. Think, what will the Baron's next move be? Well, if I had the precursor stone with all that power, I'd use it to build a giant palace. A palace with the biggest harem of women the world has ever known. And there'd be a swimming pool filled to the brim with chocolate. Slightly minty. Yeah, yeah, a massive pool of gooey chocolate. Then the girls and I would jump in together. What? I want you to go out to the drill platform again. If you can destroy the main control tower there, it should temporarily stop the Baron's use of eco to harm us. Kor chce, żebyśmy tutaj wracali do tego, do drill platform teraz, więc... dobra, zróbmy to jeszcze. Może jeszcze z dwie misje. Zobaczymy. A, to jest ta misja, dobra. Czyli teraz tędy przejdziemy sobie. Ta, będziemy musieli tutaj zniszczyć 10 tych konserwatorów, takich 10 tych no takich 10 powiedzmy urządzeń, jakkolwiek to brzmi. No i tam oczywiście była wspominka od Kora, że według niego są przesłanki, że Torn jest zdrajcą Underground, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Jeżeli źle zrozumiałem, to tutaj prawdopodobnie będzie pauza i będzie... No dobra, czyli zadanie tutaj będzie teraz takie, że będziemy musieli dostać się na samą górę. Ponieważ tam są metalheady, z którymi trzeba się rozprawić. Więc spróbujmy zatem. No, dokładnie tak. No i dobra. I skoro mamy to ogarnięte, no to teraz będziemy mogli dostać się do góry. W dzieciństwie powiem wam szczerze, że nie miałem aż takiego problemu z tą misją. A może miałem? Szczerze? Nie, powiem wam szczerze, nie pamiętam tej misji za bardzo za dzieciaka. Wiem, że bodajże na moim streamie z PS4, jak robiłem z Jacka 2, to z tą misją miałem malutki problem, ale tak to za dzieciaka powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Nie pamiętam szczerze tego, co się działo. Tak więc, no, jestem dosyć tutaj ciekawy, jak mi szło za dzieciaka. Na razie mamy całe HP i to jest plus. Dobra, strzelmy. Bo wypadałoby sobie odblokować tutaj. Przejście. Okej. Oberwałeś, ziomuś. I teraz nie zrobię oczywiście głupoty rodem DSP, bo wiem, że DSP chyba tak zrobił. Przynajmniej tak mi się wydaje, że on tak zrobił. Ja natomiast zrobię tak, że wyceluję sobie w to. O, dokładnie tak. I lecimy dalej z koksem. Nie wiem czemu, mam takie dziwne wrażenie, że DSP praktycznie myślał, że doskoczy tą maszyną, po czym się zjebał w dół i zginął. Takie mam dziwne wrażenie, bo ten koleś jest do takich rzeczy zdolny.
I tak, to, że mi czasami nie idzie w niektórych misjach, to nie oznacza, że ja takie łatwe błędy popełnię, no bo to nie wiem, ile trzeba mieć IQ. Ale oczywiście to wszystko mówię w jego przypadku, no bo osoby młode, które mogą nie wiedzieć mniej więcej, no to okej, rozumiem, ponieważ no nie każdy, że tak powiem... Wiecie, Rzymu od razu nie zbudowano, jak to się mówi. Jest takie mądre właśnie przysłowie, że Rzymu się od razu nie zbudowało, więc... W tym wypadku ja jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego ktoś może mieć z tą misją problem, ale w jego przypadku, gdzie on się uważa za jakiegoś the best gracza... Moi drodzy, on jest the best, ale the best inaczej. Alert, backup cooling system failure. Emergency override initiated. Alert, backup cooling system failure. Emergency override initiated. Alert, backup cooling system failure. Emergency override initiated. Backup system failing. Tak, teraz musimy spylać, dlatego że mamy odliczanie. Kiedy nie uda nam się uciec na czas, no to game over. To znaczy mission fail, ponieważ tutaj nie ma możliwości na miano game overa. Dobra. Trzeba uważać, fuck. Niż, Jezu, myślałem, że kurde, przekroczę pikselkę i zginę, nie? Ale to byłby gniot. Totalny gniot. Dobra, troszeczkę zdrowia stracę, ale myślę, że nie będzie to nic aż tak złego. Dobra, chyba zdążymy. Tak, zdążymy. Yes! Dawaj! Jezus Maria, Timber. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że ja to na farcie zrobiłem, bo dosłownie już był... Dosłownie mikrosekundy dzieliły od tego, żebym zginął. No i Kora tutaj już nie ma ani wina, więc... Yeah. Okej. Okay. Ile mamy w ogóle procent gry? 82. Dobra. Z tym wynikiem myślę, że możemy się już oficjalnie pożegnać, moi drodzy. Tak więc mam nadzieję, że ta sesja wam się podobała i w sposób ciekawy i informatywny ją prowadziłem. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zapraszam również na grupę na fejsie i na Discordzie, żeby mieć lepszy ze mną kontakt. Ja będę uciekał przed policją, a was zapraszam na kolejne odcinki z Jacka 2 i nie tylko. Następna sesja to już będzie finał gry. I jak to kiedyś się żegnałem i w sumie jak to gamer się swego czasu żegnał? No cóż, adios!